Nawet jeśli robię z nimi wywiad, to i tak wiesz co, z dwóch stron, powiedzmy tak, najczęściej z jedna strona, dwie strony pytań, to z reguły wychodzi tak, że to ja staram się trzymać inicjatywę, przejmować, ale oni mnie w jakimś czasie tak manipulują, że ja w sumie zachowuję ten szkielet, ale że to bardziej wygląda na wspólną pracę, a nie na to. Tak więc chodzi o to, że często tylko dwa pytania zadajesz z tego, a później to jakoś ten... Zupełnie inną stronę to się rozmowa, nie? To ma charakter performatywny wtedy. Ja z reguły nie patrzę na takie wywiady, bo ja najczęściej właśnie rozmawiam z ludźmi. To nie są powiedzmy osoby przypadkowe, to nie są też osoby jakieś powiedzmy znane, ani o takich powiedzmy poglądach, które mogłyby być uznane za arcy interesujące. A z drugiej strony to nie są ciekawostki etnograficzne, to są zawsze właśnie osoby, z którymi sam fakt dotarcia do nich, spędzenia z nimi czasu, posłuchania, co oni mówią, ma w sobie coś z performance'u. To są ludzie z mojej rodzinnej wioski, to są powiedzmy ludzie, których się teraz powiedzmy nieszczególnie chce słuchać, czyli identyfikujący się z jakimś bardzo konserwatywnym, czy katolickim, czy chrześcijańskim światopoglądem. I ja nagrywając z nimi te filmy, usłyszałem oczywiście nie bezpośrednio, ale coś na kształt, okej, ale pobądź z nami trochę. Mhm. My damy ci to, co chcesz. Fajnie, usłyszysz od nas te wszystkie młode rzeczy, które chcesz, ale kwestia jest taka, że musisz trochę z nami pobyć. Czyli coś z siebie też dać. Tak. Pokazać to, że przed kim ja jestem słaby, że ja nie domagam, że ja swoimi pytaniami i swoim planem nie domagam, jeśli chcę coś szczególnie mocno w tym udowodnić. I w sumie to wszystko działo się podczas tego projektu. Mhm. Zostałem przyjęty na ten projekt z kuratorem Liberą jeszcze jako student. Wtedy byłem na ostatnim roku i byłem wtedy niesamowicie tak skupiony na tym, że okej, transparenty, bardzo takie mocne rzeczy, głośne, nie zadawać kolejnych pytań, tylko zacząć udzielać odpowiedzi. I w trakcie, kiedy ja zacząłem więcej spędzać czasu z tymi ludźmi, bo wtedy nadal jeszcze mieszkam na wiosce, okazało się, że zaczęliśmy wspólnie wtedy dopiero wyszło to, co było tam najważniejsze, że zaczęliśmy wspólnie negocjować warunki tej widzialności, tej właśnie estetyki czy polityki i tego, jak to ma być pokazane. Tylko rzecz, która teraz jest do rozwinięcia, w jaki sposób i gdzie to ma być pokazane. I niestety szczerze wątpię, czy to ma być pokazane w galerii. Aha. Daję wam taki odrzut tutaj. Dostajecie tutaj resztkę. Aha. Dostajecie taki w sumie rzecz, do której ja jestem totalnie nie przywiązany. Bo tak wygląda w większości, powiedzmy, życie w galerii. Przychodzi stałe, wytresowane grono i okej, fajnie to ich na pewno jakoś tam poruszy, ale to nie jest to, na czym mi zależy. Tak więc okej, za parę dni zobaczycie ten film, spodoba wam się mniej albo bardziej. Jestem przekonany, że i tak nic z tym nie zrobicie. Ale okej, zobaczyliście go, jest to jakieś tam źródło wiedzy dla nas. To, co się będzie działo najważniejszego, to to, że po komisarzu z powrotem wrócę na tę wioskę, naprawdę już bez kamery, już nie będę miał planu najbliższy ten, i to, jak ja będę najzwyczajniej będę przebywał z tymi ludźmi, z którymi nagrywałem te projekty. Więcej wywrotowych, nieoczekiwanych i takich naprawdę transgresyjnych momentów ja mam podczas dwudniowego przebierania ziemniaków z ludźmi z okolicznych wiosek, niż z pójścia na wernisaż. To jest w pewnym sensie też przerażające, a z drugiej strony to jest obszar całkowicie niewykorzystany. Dałeś mi, jak spotkałeś człowieka... Tak, tego bezdomnego z performance'em. Że dla mnie o wiele trudniejsze było później spotkać już kilka, to było nawet miesięcy później tego człowieka, bo go rozpoznałem w Barze Mlecznym. I właśnie tego się nie dało wyćwiczyć. Mhm. Dlatego ja to nazywam takim bardziej performance'em, że to, co się działo pomiędzy naszymi ciałami, nie wiem czy on był świadomy, możliwe, że mnie poznał, bo jednak ja z nim bardzo dużo przegadałem, nagrywając go, więc nawet nie poznał mnie oczywiście po głosie, ale na pewno mógł z twarzą mnie poznać. Ja go poznałem od razu. I ja się gotowałem od środka, ja siedziałem i ja byłem tak zblokowany, ja nie wiedziałem, co zrobić. Dlatego właśnie ten performance, który był puszczony, nie był w galerii, tylko był w ramach festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej. Dlatego ja właśnie mówię, że to w sumie był odrzut. Taka resztka dla publiczności galeryjnej. To co się wydarzyło, to co się później wydarzyło, to są takie, to jest potrzebny chyba inny rodzaj takiej wrażliwości, takiej nie galeryjnej na to, co się później wydarzyło.
właśnie te momenty. Mhm. Tak więc wychodzi na to, że to, co ja tutaj dałem, no, to nie jest na zasadzie żaden resztkę taką. Nie, ja rozumiem, że istota dla Ciebie w tym momencie tej performatywności przenosi się na inny moment, nie na moment prezentacji dokładnie. Tego krótkiego, kilkuminutowego filmu, tylko na istotę tego, tej rozmowy i tego spotkania, które masz tam, kiedy z nimi jesteś. Tak. Okej, dziękuję, to jest piękna puenta.